Dzień dobry, moi drodzy. Naprawy i udoskonalenia. Zaczniemy sobie kilka słów na temat rozsiewacza remontu. Obecnie robię taką dosyć nietypową sprawę, bo tak jak widzicie, toczę kawałek gumy. Guma dosyć pewnie dobrze znana z podsiewacza, ale szczerze mówiąc nie wiedziałem, że tak naprawdę można toczyć i gumę, ale niemniej widzę, wychodzi dosyć dobrze, także no fajnie, że jest to możliwe. Temat związany z rozsiewaczem, moi drodzy. Sulki ma, powiedzmy, no nie wiem, czy ja to typowo dobrze określę, ale drapaki w zbiorniku, które zruszają nam nawóz właśnie. No i tam pod spodem jest na mimośrodzie korbowód, który robi ruch mimośrodowy i góra-dół pracuje, wiadomo, nie? No i właśnie tutaj nie było nic. I tak myślę, najlepszym zastosowaniem będzie po prostu wstawienie gumy, która mogłaby pracować w tym elemencie z tulejką w środku, także żeby po prostu to miało też i wahanie swoje. Nie wiem, pierwszy raz toczę, powiedzmy, taką gumę, ale pierwszy raz mam, do czynienia z obróbką gumy i mi jakoś tam wyszło, może w zależności od obrotu jeszcze trzeba zbierać to mi na tą tulejkę, na przymiarkę, to i wiadomo, że tak trochę na ścisk będę musiał dawać. Guma to wiadomo nie jest materiał twardy i ona się obrabia jak chce tak naprawdę. Może spróbuję dodać obrotów, zobaczę jak sytuacja będzie na trochę pulsu wolne. Jeszcze coś tu dźwignią mogę zrobić? Nie, nie mogę. Tu mamy... Jeszcze może chyba... Nie. Dobrze, żeby wam to zaprezentować, no to ogólnie może od tego już zacznijmy. Zrobiłem sobie już amortyzator gumowy do tego czegoś. No i tak po prostu tu skręcę, tu ma tulejkę metalową, także pomiędzy dziurami tutaj uchwytu, a tulejko to się zblokuje. Tu będzie miało pracę na gumie. Ten element jest na stałe zamocowany na, powiedzmy, takiej swego rodzaju szajbie. A napęd bierze mimośrodowy. Tak jak widzicie, nieduże wykurbienie. Tutaj na przykładni z przodu jest to. Także myślę, spoko. Powinno to zdawać egzamin. Na razie tak zostawiam, wiecie. Założenia, co chodzi o remont tego rozsiewacza, to są takie, że teraz robię technikę. Robię
Ogólnie tutaj wszystkie poprawki, co trzeba powycinać, powstawiać, to się powstawia. Tutaj tak samo te rogi, nie? Można by było to zostawić, ale moim zdaniem to za wiele by nic nam nie dało, z tego względu, że farba zwyczajnie nie miałaby się czego trzymać i o dupę pobić, taka robota. Także jeżeli coś trzeba wyciąć, no to po prostu zwyczajnie to się robi. Tutaj nie wiem, tu wstawiłem wczoraj. Tego nie wiem, czy się będę czepiał, czy nie. Jak nie, to wstawię, zaraz zobaczę. Tutaj jeszcze, jak ci mogę, ogólnie może być. Nie musowo tego ciąć. Ta strona tak samo. Praktycznie zgnicia są z przełożeniem na drugą stronę. Tutaj to będzie trzeba wyciąć, i tu będzie trzeba wyciąć, wstawić. Tych stron chyba się nie będę czepiał. Tak jak widzicie, takie wżery, no to też tego nie będę łatkował, tylko po prostu ja go tak zrobię, żeby umożliwić sobie z wiosny rozsiew nawozu, no ogólnie na zboża, na rzepak przede wszystkim, bo znacznie będzie dokładniejszy to rozsiewacz z umożliwieniem precyzyjnych dawek nawożenia. Także raczej teraz się skupię, żeby to powstawiać co trzeba. Założę jakoś tam farbopodkładowo i go złożę z powrotem. Będą warunki do malowania z wiosny, dam go do wypiaskowania, będzie doprowadzony do ładu, będzie lepszy do rozbiórki, bo wiadomo, wszelkie śruby tutaj, czy jakieś elementy łączące się ze sobą są zastane. To wszystko pójdzie oczywiście do poprawki. Więcej roboty jest na pewno z takimi pracami, żeby właśnie to wyprowadzić. Co chodzi o blacharkę, niż mechanicznej roboty, zdecydowanie. Ale myślę, jak to się by wypiaskowało, tutaj elegancko te wszystkie wżery wziąć, później zaszpachlować, żeby no, wizualnie tego nie było widać, bo wiadomo, wiesz, tego wypiaskować wypiaskujemy, ale co nam to z tego, jeżeli będą po prostu takie rzeczy widoczne. Także szpachelkę. On tam, wiadomo, ta blacha nie będzie jakoś tam wielce pracowała, także powinna wytrzymać, tym bardziej, że tu nie trzeba nakładać centymetra. Tutaj najgorzej pod ramą zgniło. A także to musiałem to sobie wczoraj wyprowadzić. Jeszcze w środku w zbiorniku to samo, muszę powtórzyć spawanie. Ale na razie biorę rynówkę, odwracam i wyciągam paczkę bardziej tam na przód. I wycinam. Dobrze, Dalej. pokażę wam, ogólnie robota dosyć upierdliwa, co chodzi o spasowanie tego wszystkiego. No i tutaj mam akurat takie naroże. Żeby dobrze to zrobić, to ja muszę jedną i drugą część taką podciągnąć sobie. Może trochę, wiadomo, gorzej jak spaw pójdzie, ale. Dobra. I w ten sposób mielibyśmy zaheftowane jeszcze ewentualnie punkty strzele. Nie mam zaszlifowane najgorzej. Dobra. I tutaj jeszcze postaram się. No i złapane do praktycznie kształtu dna jest. Dobra, no to co, robota dalej, ja się biorę za to. Wstawki, wstaweczki, ogniska, korozji, różnego rodzaju, różnego typu. Ale szczerze mówiąc, nawet jeśli, to darcie papierem ściernym zajmie wieczność. Taka niestety jest prawda. Raczej podejmę decyzję, żeby go trzeba całego wypiaskować normalnie i się nawet z nim nie szczypać, bo to będzie sobie czyhało. To nie ma żartów, to nie woda. To jest trochę jednak z chemią pozaciekane. Także najlepiej będzie go całego wypiaskować i będzie z głowy. Później pozupełniać te braki, niebraki, szpachlo. Wziąć elegancko. Pierwszy od razu zapodkładować. Później wyrównać szpachelko. Drugi raz zapodkładować. I powinno być dobrze. Ja się biorę za spawanie.
tych łatek od wewnątrz. Ospawane. Teraz tylko przeszlifować to, no i jeszcze coś zrobić z tymi dziurami chydnymi, które Francuz powiercił. I trzeba pręta jakiegoś dobrać i też chefnąć, bo to tak nie może być. Jeszcze postanowiłem coś tam wam wspomnieć, mianowicie dobra sprawa jest kwas fosforowy ogólnego użytku, co chodzi o korozję, ale uważajcie na oczy i drogi oddechowe. Fajnie jest sobie wstępnie przeczyścić, no i ten kwas wam reszta rozpuści głębszych wżerów, także to też jest dobra metoda, co chodzi o takie powiedzmy domowe metody bez piaskowania. Wiadomo, że piaskowanie jest tip-top, ale to też sobie daje radę do przyżarcia. Ja będę jechał z tym do mycia. Ogólnie te wszystkie miejsca później położę sobie jakiś antykorodujący alkalidowy podkład, chyba mam, to taki zastosuję. I no i gdzieś tę paczkę odstawię, no i będzie trzeba myśleć na temat plandeczki, całej tej wieżyczki plandeczki, ale to późniejszy temat jest, nie? Także ja to zabieram, wyciągam krowę, myjkę, że muszę z niej posprzątać i jadę dalej. Powiem wam, tak jak patrzę i przyglądam się, no dosyć mocno organoleptycznie, to powiem wam, że większość osób się spuszcza na tym, a bo to zachodni sprzęt, polskie to gówno i w ogóle, polskiego w ogóle nie powinno być i takie tam drdy małe, to powiem wam, patrzę, no i szału nie ma, dupy nie urywa, raz, że no akurat w wypadku Sulkiego mam bardzo słabą powłokę lakierniczo, może to też wynika trochę z użytkowania, konserwacji sprzętu, ale niemniej nie jest powalająca ta powłoka i są nie do malowania. Jeżeli wepchniecie łeb sobie pod rant górny, jest niedomalowane, jest goła stal. Można by było prysnąć, ale widocznie się im nie chciało w fabryce. Kolejną rzeczą tutaj ładnie już się odznaczył zaciek farby. Tutaj jest nawalone zacieku. Jest struktura, jest baran, także szczerze powiem, no szału nie ma, mogłoby być zdecydowanie lepiej i co chodzi o zdecydowanie lepiej, myślę, że tutaj akurat Amazonka chyba stara wygrywa, co chodzi o powłokę lakierniczą, no ale mówię, zrobione, bo zrobione, nic więcej tak naprawdę. Co chodzi o to.